dziewiąta. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mniej niż 20 dni do pierwszej tury wyborów samorządowych. Jaki jest cel Konfederacji na te wybory? No oczywiście wprowadzić swoich radnych do rad gmin, rad powiatu, do sejmiku, tak aby współrządzić, wziąć odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny i zacząć nasz program realizować w poszczególnych miejscach, gdzie to będzie możliwe. Wiadomo, że sondaże wskazują, że będzie to raczej wschodnia niż zachodnia Polska, ale wszędzie mamy swoich kandydatów i wszędzie będziemy próbowali realizować nasz program. W dużych miastach to często jest walka chociażby ze skutkami tego, co nazywamy Zielonym Ładem, jak chociażby te strefy czystego transportu, co widzimy chociażby w Warszawie, w Krakowie zostało to obalone. W Warszawie będziemy z tym walczyć. Dzisiaj nasz kandydat na prezydenta Przemysław Wipler właśnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego składa pozew przeciwko tym strefom. To w dużych miastach będzie w następnych latach bardzo dużym problemem. W mniejszych miejscowościach i małych gminach to przede wszystkim kwestia finansowania, kwestia istnienia tych gmin, funkcjonowania. No tutaj mamy Polski Ład, który bardzo przemeblował budżety poszczególnych gmin. I chociażby kwestia subwencji, która teraz na edukację, która nawet nie pokrywa często 50% wydatków poszczególnych gmin, to trzeba uporządkować. Tutaj trzeba doprowadzić do tego, że małe gminy będą funkcjonalne, będą miały środki na inwestycje, będą miały środki na polepszenie życia mieszkańców. No a poza tym o rzeczy, które uważamy, że trzeba walczyć, chociażby mamy 25 lat teraz też reformy administracyjnej. No i tutaj wiele rzeczy można już robić, jakieś korekty, chociażby pomyśleć nad tym poważnie, czy nie zlikwidować powiatów, czy nie dążyć do tego, żeby powiaty jednak nie istniały, bo one tylko przepuszczają pieniądze państwowe, a tak naprawdę niewiele dają mieszkańcom. No, także idziemy z wieloma hasłami. O, no to mówi pan, panie pośle, na przykład o tym, żeby zlikwidować powiaty, no ale swoich kandydatów do Rady Powiatu macie. No bo tymczasowo jeszcze są te powiaty, w związku z tym skoro są, no to musimy startować i chcemy mieć jakiś wpływ na to, jak funkcjonują, ale naszym celem jest, żeby tak naprawdę tych powiatów nie było, bo nie uważamy, że ich działanie jest sensowne, że ich działanie cokolwiek zmienia. Ja w swoim województwie, w województwie lubuskim spotkałem się praktycznie ze wszystkimi starostami, no i wiem, jak funkcjonują, wiem, jakie są przepływy finansowe i wiem, że te powiaty często są bezsilne, nie mają własnych pieniędzy, w związku z tym możliwości chociażby remontów dróg, to często jest fikcja. Nie, no, to prawda jest taka, że jest wiele programów rządowych, z których korzystają akurat powiaty i te drogi remontować się udaje. No tak, tylko że to są programy rządowe, to nie są programy, to nie są pieniądze, no tak, zgadza się. Tak same powstają, w związku z tym one tylko przemielają te pieniądze, w związku z tym jak go rozparcelować, wszystko co powiaty robią na gminy i województwa, to wyszłoby tak naprawdę na jedno, a wszystkie koszty administracyjne z funkcjonowaniem powiatów by odpadały, dlatego no docelowo chcemy, żeby te powiaty nie istniały, bo nie spełniają one funkcji. Myślę, że 20 lat po reformie administracyjnej możemy już pewne wnioski wyciągać i wydaje się, że projekt powiatów jest całkowicie nieudany. Czyli jest to jeden jakby z postulatów Konfederacji, żeby zlikwidować te powiaty. Tak, dokładnie. Jest to jeden z postulatów na to, żeby zaoszczędzić środki, zaoszczędzić pieniądze podatnika i wydać je tam, gdzie są naprawdę potrzebne, czyli właśnie chociażby w remonty, w infrastrukturę, w edukację, tam gdzie są naprawdę potrzebne. Czyli z drugiej strony dorzucić pracy samorządom województw, jak rozumiem, gmin czy miast? No tak, no po to mamy te samorządy, żeby one miały realną władzę, realny wpływ. Zresztą często jest tak, że drogi chociażby powiatowe idą przez miasta i jest spór o to, kto ma je remontować, na jakich zasadach i tak dalej. W związku z tym tutaj klarowna, czysta sytuacja by się wszystkim przydała i wydaje się, że właśnie gminy czy województwa są odpowiednie, żeby to rozstrzygać. Te powiaty są po prostu zbędnym dodatkiem. No i uważamy, że tutaj naprawdę te cięcie przyniosłoby tylko dobre rzeczy i nie widzimy, że tak powiem, żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie robić. Do tej pory wybory samorządowe nigdy nie były mocną stroną Konfederacji. Dlaczego teraz ma być inaczej? Ponieważ pierwszy raz w tej formule startujemy w wyborach samorządowych. Konfederacja w roku 2018 jeszcze nie istniała, w związku z tym nie startowaliśmy w wyborach samorządowych. Tym razem startujemy, mamy dobrych kandydatów, mamy kandydatów w każdym okręgu do sejmiku, mamy kandydatów właśnie do powiatów, mamy kandydatów do gmin, mamy kandydatów na prezydentów poszczególnych miast, mamy jasny, klarowny program dla wielu poszczególnych regionów, także wydaje się, że mamy tym razem bardzo silną ekipę przygotowaną, która robi też dobrą
kampanię. Kampanię, która nie jest centralna, bo wybory samorządowe odbywają się właśnie w gminach, w powiatach, w związku z tym robią tam dobrą robotę i tym razem pokażemy, jak silnym możemy być środowiskiem, które będzie miało w poszczególnych swoich okręgach po prostu wpływ na to, jak w przyszłości będą te samorządy funkcjonować. No mówiąc o Konfederacji, mam na myśli ten obóz jednak. Postacie się nie zmieniają, zmienia się tylko nazwa. A tutaj nigdy te wybory samorządowe nie były mocną stroną. Trochę to inaczej było, bo szliśmy zawsze osobno i każde z naszych ugrupowań zdobywało parę procent, co składało się na to, że żadne z naszych ugrupowań nie miało realnego wpływu. Tym razem idziemy razem jako Konfederacja, jako połączenie trzech środowisk, Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei i Korony Grzegorza Brauna i tym razem liczymy na zdecydowanie lepsze wyniki, na to, że nasi radni będą w przyszłości mogli wziąć odpowiedzialność za to, jak właśnie nasze małe ojczyzny będą wyglądały. No i właśnie podczas weekendowej konwencji w Rzeszowie występował, wspomniany przed chwilą przez pana Grzegorz Braun. I rozumiem, że mimo takich wyczynów jak atak gaśnicą w Sejmie, poseł Braun wciąż jest jednym z frontmenów Konfederacji. No oczywiście, Grzegorz Braun jest jednym z współtwórców Konfederacji, jest jedną z osób, która jest twarzą Konfederacji i w związku z tym oczywiście, że pełni ważną funkcję. Wszyscy razem wiemy, o co walczymy, wszyscy razem wiemy, jakie mamy poglądy, co nas różni, ale przede wszystkim co nas łączy ze sobą i wspólnie idziemy do tych wyborów, wspólnie zaraz będziemy szli do wyborów do Europarlamentu i mamy nadzieję odnieść sukces zarówno w samorządach, jak i w Europarlamencie wspólnie, bo tylko ta droga daje nam jakieś szanse na sukces. Jak się znowu podzielimy wszyscy, no to wiadomo będzie, że żadna z naszych ugrupowań nie osiągnie dobrego wyniku. Także sukces wróży nam tylko, jak pójdziemy wspólnie do tych wszystkich wyborów. Czyli rozumiem, takie zachowania jak posła Brauna są przez was pochwalane i właściwie żadnych skutków z tego tytułu nie ma. No, poseł Braun został tymczasowo zawieszony, aczkolwiek patrząc przez pryzmat, co robią poszczególni politycy innych partii, to co zrobił Grzegorz Braun naprawdę nie jest w ogóle warte wspomnienia. Tym bardziej jak patrzymy chociażby przez pryzmat tej polityki, którą rząd nam ostatnio funkcjonuje, gdzie w wyborach zapowiadał całkiem inną politykę. Teraz prawie 100 dni rządów minęło i spełnili bodajże 8 swoich obietnic. Nie, no panie pośle, jednak atak gaśnicą w Sejmie jest zupełnie, należy do zupełnie innej kategorii. No, to jest coś symbolicznego, co bezpośrednio nie dotyka wielu milionów Polaków, a obiecywanie w czasie wyborów 100 konkretów, których się spełnia 8, to jest naprawdę oszukiwanie milionów Polaków, tak? I dotyka ich bezpośrednio, jak chociażby nie wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, jak chociażby nie wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców, to bezpośrednio dotyka kieszenie Polaków, to oni odczuwają, a takie symboliczne zachowanie jak zgaszenie gaśnicą w Sejmie, no to naprawdę jest tylko symboliczne i nie ma wpływu na życie milionów Polaków. Także no i symboliczny atak gaśnicą na jedną z kobiet, to akurat mogło mieć wpływ, to bardzo duży, jeżeli chodzi o życie jednej z Polek. Ale pan Grzegorz Braun nie zaatakował kobiety, tak? To ta pani... Zaatakowała jego. Po prostu. Nie zaatakowała jego, ale po prostu, że tak powiem, wtargnęła w tym czasie, jak poseł Braun gasił tamtą menorę. Także no, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to coś mimo wszystko, co wpływa na miliony Polaków, to coś, co zmienia życie milionów Polaków, tak? Tutaj mamy realną politykę rządu, która co innego obiecywała jeszcze parę miesięcy temu, co innego realizuje i to naprawdę wpływa na kieszeń milionów Polaków, więc skupmy się na realnej polityce, a nie tylko na symbolach, bo mam wrażenie, że często w polskiej polityce właśnie takie symbole są dużo ważniejsze, a to, co dotyka tych milionów Polaków, no to jest zdecydowanie mniej ważne, bo mniej medialne. No to gaśnica może być całkiem sympatycznym symbolem. No. Panie pośle, jutro największy strajk rolników w historii. Protesty trwają w zasadzie już półtora miesiąca, a właściwie konkretów wciąż brak. Czy ta taktyka, przeczekanie rządu, bo wszystko na to wskazuje, zwycięży? No, mam nadzieję, że jednak zwycięży to, żeby rząd się ugiął i wyszedł naprzeciwko rolnikom, rozmawiał z nim i realnie działał na ich korzyść. No, widzimy w innych państwach, że jednak te strajki rolnicze dawały coś, jak chociażby w Holandii, gdzie po dużych strajkach rolniczych zmienił się rząd, zmieniła się władza w Holandii. Mam nadzieję, że tutaj również rolnicy wywalczą swoje, rząd się ugnie i po prostu odpuści na wielu frontach, jeśli chodzi o Zielony Ład,
oraz wprowadzi embargo na towary rolne z Ukrainy, bo tylko to może w dużej mierze uratować naszych rolników i to jest też postulat naszych rolników. A i nie będzie tak, że po prostu będą teraz czekać te 3 miesiące, wiedzą, że teraz są wybory samorządowe, zaraz do Europarlamentu i dopiero potem zaczną cokolwiek robić. No tutaj mam nadzieję, że po prostu wyjdą naprzeciw tym rolnikom, widząc, że to jest polska racja stanu, a nie tylko jakieś widzimisię poszczególnych rolników. No tak, ale reakcja rządu jest taka, że owszem, tak, rolnicy, jesteśmy z wami, wszystko dobrze, trzymamy za was kciuki, ale właściwie to my nic nie możemy, proszę pisać listy do unijnych urzędników. No i to jest całkowita fikcja, bo jesteśmy państwem jednak suwerennym i wprowadzenie chociażby embarga leży w naszej gestii. Może się to komuś nie spodobać, ale mamy tymczasowo embargo na 4 produkty, na pszenicę, na kukurydzę, na rzepak, na słonecznik i rozszerzenie tego embarga do 20 produktów grupy, jak proponuje Konfederacja, leży w naszej gestii. Moglibyśmy to robić, pewnie w Komisji Europejskiej nie spodobałoby się to komuś, no ale z drugiej strony jest to w interesie polskich rolników i powinniśmy po prostu tak robić. Także nie jest tak, że rząd nic nie może, rząd może dużo zrobić, tylko pytanie, czy będzie miało siłę, odwagę postawić się Komisji Europejskiej i stanąć po stronie polskich rolników. Ale no właśnie, jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to klamka zapadła, tak? Więc co my możemy zrobić? No właśnie klamka nie zapadła, bo wprowadzenie, implementacja Zielonego Ładu zależy od nas. Teraz też 25 marca będzie głosowanie w Radzie Unii Europejskiej nad rozporządzeniem w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, które jest jednym z takich fundamentów tego Zielonego Ładu. Część państw się już sprzeciwia temu, typu Włochy, Szwecja, Holandia, Węgry, Rumunia, Słowacja. No i my możemy dołączyć do tych państw i razem wspólnie zablokować chociażby tę część tego Zielonego Ładu. Są też inne części, na które mamy wpływ, możemy je zablokować. Tylko pytanie, jak silny będzie rząd, jak silny postanowi się postawić temu, czy po prostu postanowi biernie czekać, licząc na to, że ktoś inny, komuś innemu może się to udać zablokować. Także kwestia Zielonego Ładu nie jest domknięta, to jest zawsze kwestia implementacji, kwestia tego, czy jest siła w Radzie Unii Europejskiej, czy w ogóle w Unii Europejskiej. No i tutaj tak naprawdę nic nie jest zakończone, dopóki oficjalnie nie zostanie wszystko wprowadzone, tym bardziej, że te wszystkie dyrektywy z tym związane, chociażby EPBD, no to są dyrektywy na przestrzeni następnych lat. Tu mówimy EPBD, czyli dyrektywa mówiąca o budowie bezemisyjnych domów, czy dostosowanie domów, budynków mieszkalnych do bezemisyjności, no to jest dyrektywa na następne 20 parę lat, ma być zakończona w 2050 roku, także mamy jeszcze czas zablokować poszczególne jej wytyczne. ETS2 również dopiero 2027 roku ma być wprowadzone, więc jest jeszcze czas, żeby cokolwiek zablokować. Kwestia jest, jak silny rząd będzie zdeterminowany, aby to zrobić. No właśnie, to też rozumiem, jest siła polskiej dyplomacji. No i nowy rząd przedstawia nam to tak, że za sprawą nowego rządu Donalda Tuska Polska wróciła na europejskie, światowe salony i tam jesteśmy mocnym graczem. No i czy faktycznie tak jest? Oczywiście, że tak nie jest. Donald Tusk i minister Sikorski chcieliby się przedstawiać w takiej roli, że oni są teraz rozgrywającymi, że oni naprawdę tutaj mają wpływ, że z nimi się liczą, no ale fakty temu przeczą. No patrzmy, ostatni trójkąt weimarski, który Donald Tusk przedstawił jako sukces, tak naprawdę nic tam nie ustalono. Dodatkowo, o ile się dowiedzieliśmy z zagranicznych mediów, wcześniej przed spotkaniem z Donaldem Tuskiem spotkali się prezydent Macron i kanclerz Scholz i dopiero po ich bilateralnej rozmowie został doproszony Donald Tusk, co pokazuje, że nie gra w tej samej lidze co oni, że nie jest równym partnerem, ale co w Polsce sprzedano to naturalnie jako sukces. Tak samo wyjazd chociażby Donalda Tuska i Andrzeja Dudy do prezydenta Bidena sprzedano jako sukces, no ale nie oszukujmy się. Nie zaprosił ich Joe Biden po to, żeby poklepać po plecach i powiedzieć: dobrze, że od 25 lat składacie swoje bezpieczeństwo w nasze ręce, tylko oczywiście, żeby swoje interesy załatwić. On ma teraz wybory w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, wie, że potrzebuje głosów w Polonii, więc chciał pokazać z jednej strony, że potrafi z jednym i z drugim rozmawiać i że z oboma się potrafi dogadać, a poza tym no wiadomo, że Stany Zjednoczone mają swoje interesy w Polsce, kontrakty wojskowe. No ale jednak mimo wszystko i pokazanie takiej jedności, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o Amerykę, jeżeli chodzi o NATO. No nie, no Stany Zjednoczone do pokazania jedności nie potrzebują zapraszać przedstawicieli Polski, tak? Stany Zjednoczone mają swoje interesy i przede wszystkim te interesy... Ale jest to pewien symbol mimo wszystko.
No ale umówmy się, tak? No nie zaprosił ich po to, żeby poklepać po plecach i powiedzieć, dobrze, że od 25 lat swoje bezpieczeństwo w nasze ręce składacie i sami nie jesteście w stanie się obronić. No nie na tym to wszystko polega, tak? Polityka to jest polityka interesów i przede wszystkim załatwia się interesy, jak się, tym bardziej jak się zaprasza i prezydenta, i premiera. Ale to myśli pan, panie pośle, że polski prezydent, premier nie załatwili tam swoich interesów? Oczywiście, że nie. Oni zostali zaproszeni do, czy wezwani do prezydenta Stanów Zjednoczonych po to, żeby interesy amerykańskie wysłać i co Amerykanie mają do powiedzenia, a nie po to, żeby oni mogli przyjść z tym, co oni chcą załatwić. No w tą stronę to niestety zwykle nie działa. Czyli nie wierzy w panu umiejętności negocjacji pana prezydenta i pana premiera? Wydaje mi się, że w polskich mediach jednak było to wyolbrzymione, że my tam jedziemy cokolwiek załatwić. No niestety, Stany Zjednoczone przede wszystkim załatwiają swoje interesy. Widać to zresztą po polskiej gospodarce, tak? Że interesy Stanów Zjednoczonych są coraz bardziej reprezentowane. No kontrakty wojskowe, energia atomowa, gaz kraplany, LNG, wejście Microsoftu, wejście ewentualne Intela. No, no ale my też z tego korzystamy. Interesy. Ja nie mówię, że nie korzystamy, ale mówię przede wszystkim, że to są amerykańskie interesy i prezydent Stanów Zjednoczonych chciał mieć zapewnienie od premiera i prezydenta, że te wszystkie inwestycje łącznie z hubem CPK będą realizowane, żeby amerykańskie interesy były zapewnione i tego chciał przede wszystkim. Mówi pan, jakby pan na tym spotkaniu był i wszystkiego słuchał. No wyciągam logiczne konsekwencje z tego. No jeśli ktoś się zachwyca tym, że jakiś ktoś wzywa symbolicznie premiera i prezydenta i wydaje mu się, że chodzi o to, żeby było ładne zdjęcie, no to wydaje się to bardzo dużą naiwnością w polityce międzynarodowej sądzić, że tylko do tego służą spotkania międzynarodowe. Wspomniał pan wcześniej o tym spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. No to Donald Tusk mówił, że ja tam jadę przekazać prezydentowi Francji, kanclerzowi Niemiec to, co przekazał nam prezydent Stanów Zjednoczonych. Jadę z dobrymi wiadomościami. No to spotkanie zostało wcześniej już właśnie przez kanclerza Scholza zwołane. No i jak powiedziałem, najpierw odbyło się bilateralne przede wszystkim spotkanie prezydenta Macrona z kanclerzem Scholzem. Oni rozmawiali o sprawach istotnych między ich państwami oraz tym pewnie, jak będą kształtować politykę unijną, a potem dopiero Donald Tusk został doproszony, więc no ciężko tu uważać, że grał pierwszą rolę, że on przyjechał z ważnymi nowinami ze Stanów Zjednoczonych, które musi przekazać i tam ci czekali na niego. No nie, nie było tak, było dokładnie odwrotnie, w związku z tym wydaje się, że też tu Donald Tusk, premier Donald Tusk podnosi bardziej swoją rolę niż rzeczywiście pełnił w sprawie Trójkąta Weimarskiego. Zresztą ten format wydaje się, że niewiele w ostatnich latach wniósł i w przyszłości raczej też nie będzie jakimś dominującym formatem naszej współpracy międzynarodowej. No ale właśnie nowy rząd zapowiada, że na ten trójkąt będziemy teraz właściwie stawiać, że będziemy reaktywować współpracę w Trójkącie Weimarskim. Problem jest, że nie zależy to od nas, zależy to przede wszystkim od Francji i Niemiec, a one no, mają teraz inne priorytety, inne interesy i współpraca z Polską nie jest ich czołowym jakby zadaniem. W związku z tym wydaje się, że ten format no, nie będzie pełnił w ich oczach jakiejś tam istotnej funkcji. Jeśli z naszej perspektywy jest to najistotniejszy, czy jeden z najistotniejszych formatów, no to będzie to duże rozczarowanie. Komisje śledcze prężnie pracują i czy faktycznie przynoszą one oczekiwany skutek, że te kompromitujące grzechy Prawa i Sprawiedliwości wychodzą na wierzch? No ja jestem stałym doradcą też Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, w związku z tym tutaj mogę powiedzieć, że no to co słyszymy o działaniach Prawa i Sprawiedliwości jednak jest w pewnym stopniu zatrważające. Mówimy tutaj o rozporządzeniach z lutego 2023 roku, a potem z czerwca 2023 roku, które mówiło o tym, że w poszczególnych rozporządzeniach chcieli ściągać do Polski nawet 800 tysięcy imigrantów rocznie. I po to został cały system stworzony, aby te wizy taśmowo przyznawane i taka ilość osób oznacza, że w ciągu dekady mielibyśmy 6-7 milionów imigrantów w Polsce z krajów obcych nam kulturowo, typu Pakistan, Indie, Nigeria, Iran. No i to jest naprawdę zatrważające, na co Prawo i Sprawiedliwość się zgadzało. Oficjalnie przecież mówili, że są partią antyimigracyjną, nie zgadzają się na przyjazd nielegalnych imigrantów w kwocie tam 3-4 tysięcy, ale zgadzali się na to, żeby naprawdę ogromna ilość 800 tysięcy imigrantów rocznie przyjeżdżała do Polski. To są rozporządzenia, które co prawda nie weszły w życie, ale które przeszły już przez weryfikację, czyli zostały zaakceptowane przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych pana Raua i pana wiceministra Wawrzyka. No i jeśli dochodzimy
do takich dokumentów, widzimy takie rzeczy, no to jest to duża moim zdaniem afera, no i jest to duże oszustwo wobec wyborców, którym mówiono, że nie zgadzamy się na masową migrację, nie zgadzamy się na zalew migrantów, a sami tworzyli rozporządzenia, gdzie na ten zalew pozwalali, a nawet go wspierali. No to jest to taka afera, że właściwie przeszła ona bez jakiegoś większego echa. No, że bez echa przeszła, no to nie znaczy, że to nie jest poważna sprawa. Jeśli ktoś szykuje nam tutaj naprawdę miliony imigrantów do Polski, obcych nam kulturowo, no to przypominam, że Niemcy, zanim doszli do obecnego stanu, gdzie też mają miliony imigrantów, to działo się to w ciągu 50 lat, a tutaj mogłoby się dziać to w ciągu dekady. Także no jest to naprawdę ogromna zmiana, ogromny wpływ na życie nas wszystkich. Taka Warszawa, bo zwykle imigranci największej ilości wokół głównych miast, wokół największych miast się skupiają. Taka Warszawa była po prostu zalana taką ilością imigrantów, że normalne życie no, stałoby się naprawdę ciężkie. Także no, musimy mieć tą świadomość, musimy widzieć to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. Jeśli dochodzimy do takich dokumentów przy aferze wizowej, no to moim zdaniem jest to duża sprawa. No i pokazuje jednak no, kłamstwa wyborcze, które też PiS nam serwował. Poseł Konfederacji Krystian Kamiński był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję. 7:09. Gość poranka.